Halo, halo, cześć, siemanko, witajcie z tej strony Mapiasolec, a ja witam was w kolejnym odcinku ze Stranded Deepa z takiej to tam serii, no takie z życia Adama, nie? I ogólnie tak, poszperałem trochę w necie, popatrzyłem u innych youtuberów i ogólnie znaleźć butelkę do wody jest cholernie strasznie ciężko i prawdopodobnie na całej mapie może jest tylko jedna, ale poprawili jeden taki dość ważny błąd, że można teraz pić sobie ten kokosy. Jak widzicie, no to trochę wyżłopałem, jakieś tam drinczki się kręciły. Ogólnie jesteśmy na jedzenie wyspani, także co, penetracja wysp, penetracja, można tak to nazwać. Poszykowałem sobie, może wiecie, ze 3-4 minuty mi to zajęło. Zbudujemy sobie ogólnie tratwę teraz, taką noś na szybko, żebyśmy mogli sobie poprzepływać te najważniejsze miejsca. Ogólnie to tak, mogę zrobić, praktycznie ja bym się na jednej utrzymał, wiecie? A możemy to sprawdzić, czy tak, takie coś da radę. Także tutaj mamy górę. Ogólnie to postaram się teraz jakoś wrzucić z nagrywaniem. Jeszcze dzisiaj prawdopodobnie wieczorkiem będziecie mieli ATS-a na kierownicy. Zobaczymy, jak sobie ATS właśnie fajnie poradzi. O, dobra, pasuje. Do tego by się przydała jakaś... ta. No, jak to się nie śmigło, kurna dziot. O, nasza chorągiew. Maszt, nasz ukochany. Dobra, możemy coś tu zostawić, co? Możemy tak, to zjemy, to zjemy, to zjemy. Młotek. Młotek, dość fajnie, młotek. Przyda nam się? Zostawmy go. Niepotrzebne miejsce w ekwipunku. I co, jedziemy, lecimy sobie na wyspę, potrzebujemy... Do normalnej łódki potrzebujemy tego. Mam nadzieję, że się zbudowała. Zbudowała się. No, wejdź na nią. Jest! Kurde, jaka fajna, mała przejezdna. No i to mi się podoba. Blisko mamy te wyspy na razie, więc oblecimy sobie je na szybkiego. Dawno nie grałem w Stranded Deepa, o Jezu, tak mnie jakoś ciągło. O, już mamy jakąś wyspę? Dość dziwnie wygląda. A tam już coś jest i ogólnie najczęściej to były jakieś elementy od statku. Ale to zaraz sami się przekonamy i zobaczymy. Ogólnie to możecie na mnie wołać ten... mi inżynier, magister... kurde, ale mnie zarzuca tą tratwą, czekajcie. Inżynier magister, nie, żartuję, mam tytuł technika, dzisiaj mi się udało. Zdałem na 97%, a jeżem poszedł, nie? I ten. I tak nie powiem, fajnie, to już teraz to praktycznie szkoła luz, już powiedziała dzisiaj nam pani od polskiego, że nam ocenę wystawi, tam mówię, o! To sobie wystawiaj. I tak to ten, będę już miał z głowy, to już mam nadzieję, że po 2 odcineczki dziennie, a chociaż jeden na pewno się pojawi, zaraz lecę sobie zagrać właśnie ATS-a, już będę miał z głowy i cały wieczorek poświęcimy sobie na bolusiowo, żeby skończyć jak najszybciej, bo widzicie, farminga nie ma, nie ma bolusiowa, nie ma farminga. Ja cię kręcę, dziwnie dość wysoko to jest statek. Zaraz zobaczymy, o co kanan. Jak tu idzie bokiem, nie? Już wolę, jednak trochę dłuższe jest. O kurwa. Czyli to też widzicie? Tego jeszcze w poprzednich wersjach nie było. Jakie bydle, nie? Wow! Powiem tylko tyle. Wow. Masakra, ty Titanic się rozpierdolił, ale nie wiedziałem, że aż tutaj. Ty tam coś... Jest jeszcze kuter, ale fajna wyspa. Nie no, takich wysp właśnie brakowało. Czekaj, uda mi się skoczyć? Uda mi się, patrzcie. Za pierwszym, o Jezu. Mamy opony, także o Jezu, łódkę, łódkę jak się patrzy się odwali, tylko no karnister z benzyną. To możemy wziąć coś? Nie, nic. Dobra. Ogólnie chyba rekin gdzieś jest niedaleko i słychać to rrr. Dobra, jak jesteśmy na dole, wejdźmy sobie na dół. A łóżka do spania, szkoda, że się spać nie da. O, coś mi się... Czekajcie, bo mi się zbugowało. O, widzicie, już działa. Mamy tak, jakieś ubrania, kompas. I tu jest jakiś wolej chyba do naszej łódki, ale my już mamy chyba takie 3. Także no niestety, ale nic przydatnego jak na razie. Ale mamy ładną tratwę, nie? Łapka w górę za nią. Mała zwrotna. Co my tu będziemy mieli? No tak jak myślałem, witamina albo antybiotyk. O, maczeta. No i znowu ta butelka z tym, to gdzieś wywalimy najwyżej. O, kolejny silnik, jak całą poprzednią. Pamiętacie serię, nie mogę znaleźć silnika, tak proszę bardzo. Na sam start gry mamy już 2 silniki, ale brak benzyny. A wcześniej było właśnie na odwrót, także no troszkę z tym zrąbali. Czy mi się wydaje, czy tu już nic do cholery nie ma? Czekajcie, bo nie sprawdziłem, tutaj może być jeszcze skrzynka. I co? I ATS-ik, jestem ciekawy, bo kiedyś sobie tak przyjechałem tylko na szybko trasę. A tak jak myślałem, jest skrzyneczka. No i mamy kolejne ubranie. Ogólnie, czekajcie.
Nie, tu już nic nie znajdziemy ciekawego, także możemy spadać na dół, lecimy po tamtego futra. Skoczymy sobie wodę? O Jezu! Złamanie otwarte, ale to się rozchodzi. Złamanie trzeba rozchodzić, pamiętajcie. O, to może nam się stal przydać na... O kurde, ale stali. Na budowę tratwy naszej, tylko tej już normalnej z silnikiem. Bo nie będziemy na deskach siedzieć, bo kurde, rekina nam wpłynie. Ogólnie na pewno w tej wersji już złapię wam rekina, nie jednego. Marek na pewno gdzieś tu jest. O kurcze. O kurcze. Widzę, że naprawdę teraz grę fajnie poprawili, dość realnie, bo tak jak sami widzicie, to jak w takim stylu, że jakby wyrzucało to wszystko się na brzeg. Cieszy mnie to bardzo, bo w poprzedniej wersji ciężko musiałem z innej plaży kamienie wozić, ale tutaj naprawdę, kurde, ile tego jest. Dobra, weźmy tą stal. Tam już były trzy, także na pewno wrócimy z jednym pełnym bagażem. Dzisiaj zrobimy sobie taką małą penetrację, jakby to można tak było nazwać, tych pobliskich wysp, albo przynajmniej tej jednej będziemy powoli zwozić te materiały. Najgorsze jest to, że chyba nie mamy tutaj jak wskoczyć. Cichu. O! Jedynie dzięki takim bugom właśnie możemy się dostać na łódkę. No i kolejne opony, no co ja tu wam długo będę opowiadał. Miazga, o, mamy coś na górze. Co my, co tu jest, co tu jest? O! Jest sikiera, to jedna z najważniejszych rzeczy, która nam się przyda, bo ona naprawdę nie dość, że szybko rąbię, że tak bym rzekł. To, no i kolejny silnik, nie no. Troszkę chyba, albo mi się mapa się załadowała, albo... O, a to nie jest właśnie przypadkiem to? Co mi było... Nie, ale nie, na stołem jest karnister, patrzyłem, bo karnistra nie ma. Co, ja mogę sobie te opony zrzucić, żeby później już, wiecie, następnym razem jak tu przyjdę, to żebym nie musiał się takim bugiem właśnie dostawać na nasz statek. Dobra. Kurna, opona ciężka, cholera. Złapię od dołu. Krzysiek. O. Ogólnie dzisiaj, tak jak to oglądacie, ja wrócę już z nagrywania, dzisiaj jedziemy do Techpomu. Mają jakieś otwarcie obory. Ciechanowie, coś koło tego. A nie pamiętam, strzelna jakoś tak, strzelna 10. Może ktoś był. A szkoda, miałem właśnie może jakieś info tam na fejsie. Może ktoś tam będzie, kurde, dobra, skaczę z nią na tyłek, dobra. Oblecimy sobie jeszcze wyspę na szybko. Zobaczymy, czy coś znajdziemy, jeśli nie, to biorę tą stal i spadamy to zostawić i lecimy na kolejną wyspę. No bo niestety nie mamy karnistra. Wprawdzie można było tą wyspę opłynąć dookoła, bo może nam się coś tutaj trafić. Jeszcze nie mamy plandekę, plandeka na pewno nam się przyda do tego smokera, nie wiem co to nawet jest, trzeba to przetestować. Ale to mówię, z czasem. Właśnie piszcie, czy mam robić tak, że na przykład tak jak kończę odcinek, tak zaczynam kolejny. Czy też no mam czasami poza odcinkiem trochę coś sobie porobić i zaczynać już przygotowanymi rzeczami. Wprawdzie te odcinki tak to by były dłuższe. Troszkę lipa, bo widzę, że kamera mi się rozładuje, bo nagrywaliśmy u Adasia i tak jakoś mi szybko ta bateria poszła. I, a nie, to obrączka na czeskiej, przepraszam. Tam dość długi odcinek był i dlatego. No i co? I co? I co? I co? I co? I mam nadzieję, że szybko sobie to wyrenderuję. Pójdę podładować troszkę w tym czasie tą baterię. A i nagramy sobie potem właśnie American Trucka. Może być to coś ciekawego. Aha, dobra, wycofamy sobie ogólnie ręczny. Nie, już nie mamy ogólnie po co płynąć dookoła, spatrzeć czy jest jakiś statek, czy też nie, z racji tego, że i tak nie mamy gdzie tego wrzucić, jak nawet coś znajdziemy. Takie ogólne opływanie wysp, to ja sobie, wiecie, zrobię, jak będę już miał motorówkę. Teraz, póki mam tę małą zwrotną szkapę moją, Jezus Maria, ale to jest nieodporne na fale, to dlatego, że jest tak małe powierzchniowo, to wykorzystam sobie to tylko do przywiezienia jak najważniejszych towarów, żeby szybko można było się rozbudować. Spokojnie, na tej wyspie na pewno nie będziemy się rozbijać, także te wyspy jak na razie odpadają do rozbudowy, bo jak widzicie, no za dużo surowców nie ma. Po lewej i po prawej, jak sami widzicie, jest dość duży teren, tak? Także możemy tam liczyć, że coś ciekawego będzie na nich i tam będzie warto się rozbić, ponieważ duża baza surowcowa będzie. Ja to ogólnie się wsunę, się wyprostuję, mówię kręgosłup, dzisiaj tak zabolał rano korzonki, ja mówię starość, nie radość. 20 lat na karku praktycznie już, Jezu, to już w sobotę. Ale mam w sobotę fajnie, El Classic. O kurwa, jod! Jest coś, poczekaj, teraz zobaczycie, to się będzie opłacało schodzić. I na dupę! Dobra. Ale miał pompę, co to... Ajajajajaj, już bardzo tak myślał, że będziemy mieli tą butelkę wody. Także mówię, no z butelką wody nie za ciekawie. O, dobra, wbiłem. Z butelką wody nie za ciekawie, ale ważne, że można pić te
no, nie kaktusy, ja pierdzielę, że można kokosy rozbijać i pić, ale no jak sami wiecie, kokos daje nam tylko jedną strzałkę, a taka woda, no tutaj patrzcie, teraz mamy i deszczówkę, mamy i też inne rzeczy, zaraz zobaczymy, czy ogólnie będę mógł tą wodę wypić, ale boję się, że będę wymiotował. I teraz mamy, co tu jest, I need the water fin, no już widzę, że ci chce się pić tego. Ej, czekajcie, tego nie miałem. Będzie ten. Tu chyba właśnie mamy tratwę. Czekajcie, zaraz i pójdę po młotek. Tylko wyrzucę tutaj niepotrzebne rzeczy. Ja cię kręcę, a że myślę to nie to, że to nie to. Jak mi tu się roz... Właśnie to mnie najbardziej wkurza, że aż tak to się wywala. Nie wiem, jak prawidłowo powinno się to wyrzucić. O, dobra, się teraz siądę, bo jak chyba to łódka, to będę się cieszył jak cholera. Dwa silniki to tu swoje, że powinno takie odejście być jak ten Kubica. Szmaty wyrzucimy tu, bo praktycznie one nam się przydadzą do łapania Marka, bo pewnie zaraz to nas upierdoli. Co my tu mamy? Co ogólnie z jedzeniem u nas słychać? No widzę, że chciałby. A, to wiecie, te uszkodzenie, które tam spadły ze statku, to przez to. O, nóż mamy. A to tego nie. A to w którejś skrzynce musiał być. Maczeta na razie zostaje, rozpierdol, jak widzicie. No ale co można po Adumie się spodziewać? Ojebałbym sobie ziemniaczka. Zobaczymy, czy dobry. No chyba... Kurwa, przecież był pieczony! No dobra, lekkie wymiociny nic mi nie zaszkodzą. Dobra, zdejmijmy sobie wiadro. Sea... nie działa. Dobra, dajmy to tak. Tam jest jakaś rybka moja, jedna się upiekła. Wprawdzie moglibyśmy złapać sobie krabika. No ale dobra, nic z tego. Aha, mieliśmy zbudować tą trawę. Tylko czekajcie, teraz młotek jest tu. Chodź. Powiedz, że to tylko ciekawe, bo nie mam benzyny. Na pewno widzę, że nie mam benzyny i co teraz zrobimy? Wood stick. Tak, patrzcie, to jednak to. Dobra, dawaj jeden patyk. Jaka pompa. To jedziemy zaraz z łódką, nie? Ja, to będziemy mogli się, ale się będziemy przedostawać. O, no i idealo. Kurde, cud, miód, malina, orzeszki. Fuck! Zapomniałem, że to nie do tej. Ale tam nie dużo rzeczy nam brakuje. Czekajcie. Będziemy mogli zrobić sobie drugą. Ta będzie taka, wiecie, na szybkiego. Woodstick, karnister, dobra. Dobra, to jest gitara. To jest moment, chwila. No co, lecimy sobie na kolejną wyspę, co tu będziemy. Tylko pójdę się czegoś napić, bo ogólnie pić mi się z tego, co widzę, chce. Witaminy mamy, także nie ma się czegoś obawiać, jakieś tam jeboli czy coś w tym stylu. Będzie mi głowa bolała, to sobie wezmę. Dobra, mamy kokosy. Będzie jeszcze jeden, nie będzie. Tu nie będę wchodził, tu może wejdę. Dobra, możemy schodzić. Ale mam ładne buty. I nawet jeżeli widzieliście, nie taki podarty jestem. No to jeszcze w miarę się utrzymuję. Mówię tam, jak z Markiem nie pójdziemy od razu w bój, to powinniśmy dać radę. Dwie kreski, może coś tam trochę dłuższy odcineczek będzie. Akurat rozładuję sobie już do końca ją, żebym mógł na Amerykana i na Farminga na piątek mieć. Prawdopodobnie typowa, bo nic innego nam nie pozostaje, żeby nagrać. Chyba że Brączu już dzisiaj będzie chciał. A no tak, no to on sobie nagra na czwartek. Ja nagram sobie typową na piątek w takim bądź razie. O kurde, już się bałem, że za dużo razy uderzyłem. Dobra, drinki. Mam nadzieję, jestem ciekawy, czy można to jeść, ale to się zobaczy w najbliższym czasie. Mam, będzie ładne skup. Kurde, jak koziebobki wyglądają. Dobra, tu nic, możemy jedynie sobie save'a zrobić, że w razie coś by nam się stało. Ta woda raczej się chyba nie ugotuje nam z racji, kurwa, dlatego ja to miałem. Miałem to i nie wiem, czemu ja tego nie zrobiłem, nie? Czekajcie, żeby nas reki nie wyjebał, to zrobimy sobie tak, raz, dwa, trzy, cztery. Co robimy, to z patyków? Jak już ta jest z patyków, to ta też? Co ruszką robimy? Jak uważacie? A nawet ładno to. Jo, bierzemy patyki. Raz, dwa, trzy, cztery. Czekajcie, muszę spojrzeć, bo nie, dokładnie nie pamiętam
nie to, sorry. Tu 4 patyki tylko. A tutaj jest potrzebna nam lina? Loshing jeden. Mam nadzieję, że mamy jedną loszkę. No i idealnie. Mamy, wszystko wykończyliśmy. Jest... No kurwa, nie mamy młotka. Przygodamy młotek. Dobra. Mamy młoteczek i lecimy sobie teraz tratwą i spadamy na kolejną wyspę. Czekajcie. Wyciągniemy sobie ogólnie naszą łódkę. Wspaniałą, wszechmogącą. Zajebista jesteś, kurde, tak mi się podobasz. Teraz to będzie popierducha. Jeszcze nigdy chyba... A nie, w poprzedniej wersji. Ale też nie, bo nie szukałem bardzo długo silnika. To zobaczcie, od teraz na samym początku od razu mamy... Ja, serio, to 5 potrzeba? Zostawiłem tam jedną taką osamotnioną. Chodź tu. A myślałem, że piłkę będę miał, bym sobie pograł z chłopakami. Tutaj kurort bym otworzył prawdopodobnie jakiś kort do tenisa. I byśmy sobie brali pieniądze, tak? Pieniądze przeznaczylibyśmy właśnie na kupno jakiejś butelki. Albo wymianę z tubylcami, których niestety u nas nie ma i nie przybywają do nas. Czekajcie, tutaj... Bo zapomniałem, co miałem zrobić. Aha, dobra, tu mamy te... No kurwa, 2 liny? Nie mam 2 lin. No nie... Nie załamuj mnie. Nie, ty. Toć to odrosto chyba. Jakie jaj. Poczekajcie. Czy ja tego nie muszę zbierać? Ja tu od razu linę mi daj. Loshing. No i gitara. Patrzcie. Ej, to chyba ogólnie odrasta, bo przecież ja wszystkie liny wykończyłem. Byłem pewny, że wręcz wykorzystałem już wszystkie. Także super by było, jak gdyby to się odradzało, także surowce by nam się nie kończyły na pewno na wyspie. Już tam nie proszę o to, żeby palma nam odrosła nowa. Dobra, mamy boje. Czy ja słyszę dobrze, czy ja słyszałem rekina? Miejmy nadzieję, że się myliłem. Dobra, wpadamy. Coś mogę zostawić? Młotek, bo po co nam? I lecimy sobie na kolejną wyspę. Dobra, coś tu mam do żarcia? Nie. Bucket sea. Jak jest ogólnie z naszym jedzeniem? Naszym jedzeniem wygląda tak, że możemy jedną rybkę sobie ogrzmocić. Dobra. Spanie. Spanie damy radę, dopiero nam jedna zeszła. No i proszę bardzo, mamy naszą tratwę. Ogólnie tutaj ta wyspa już mnie urzekła, bo jest dość blisko. Tak bynajmniej mi się wydaje. Czekajcie, to jest ta, co byłem na niej. Tu. A nie, tu bączkę sobie tylko tak skręcę na rogala. Upłynąłem. Żeby zaznaczyć terytorium i prawdopodobnie chyba ta wyspa jest najbliżej i jest dość duża. Dobra, lecimy na nią, co będziemy się tutaj pierdzielić. Musimy wszystkie wyspy dookoła sobie, żeby któreś nie przeoczyć, bo teraz jest dużo tych wysp. A dobrze, że to się nagrywa, to będzie na YouTube'a, tak to będę wiedział mniej więcej, jak zawsze sobie coś sprawię. No i to mi się podoba, zobaczcie, jak on zapierdziela. Kurde, murzynka by mi się przydała tutaj na krypę, bym sobie ją wziął na pachtę. Ej, ryb jest sporo. O, właśnie jestem ciekawy, bo wcześniej... Jezus Maria. No kurde, miota nim jak szatan. Ła. Taki lag był, bo ogólnie wyspa się załadowała. Ja pierdzielaka wielka, nie? Tam już kolejna jest blisko. O, Brączuk nam napisał. To ogólnie nie wiem, czy nie zrobimy sobie małego cięcia. I Brączusia nie dodamy. To boję się, że wyjebałoby mi grę. Ale to myślę, że poczeka. Napiszę mu zaraz SMS-a, żeby poczekał na mnie. Czekajcie, ja tu tylko dopłynę do wyspy, zaraz się i tak ciemno zrobi. Dobra, gaś silnik, Krzysiek, czekaj, to wezmę. No to zawsze telefon trzeba odrzucić. Zara, będę, nie dzwoń, nagrywam. Mam nadzieję, że Brączek zrozumie mój przekaz. Dobra. No i także jesteśmy na nowej wyspie. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony nadal Mafia Solec. Mam nadzieję, że po tamtej stronie jeszcze wy też jesteście. Jakieś kokosy tutaj mamy. Dobra, wejdźmy sobie po niego. Co? Nie wejdziesz? Urwie kabel od internetu. Dobra, mamy... Kurde, ale on fajnie się teraz ogląda, nie? Kurde, gdzieś takie rzębuty widział. Ale gdzie, to ja wam nie powiem. Piciu to nam się na pewno przydało. Mamy kolejne kokosy. No i to mi się podoba, kurde. Prowiantu sobie tyle narobimy na całe święta. Praktycznie nam powinno starczyć. Ale piękny zachód słońca. Kolejna łapka, już druga się należy w tym odcinku. O, mamy kontener, jestem bardzo, ale to bardzo ciekawy, czy poprawili coś w związku z nim, że na przykład mamy jakieś skrzynki w środku, coś w tym stylu.
Niestety tu jak na razie dookoła nic, ale to nic nie widzę. Polećmy sobie teraz do kontenera. No trochę lipa, szkoda, ale to na pewno w tej serii teraz za Dasiem. Mam nadzieję, że Adam będzie miał tyle siły, żeby przenieść sobie kontener do siebie. Także wybudujemy na jakiejś wyspie na pewno coś z kontenera, może jakąś lodówkę, taką troszkę większą. Ale się cimno szybko. Ojojojojoj. Trzeba wyrzucić jeszcze raz przypierdolić, bo widzę, że tutaj nie chce nam oddać drinka. Dobra, raz. Wywal to. Wywal to. Wywal to, dobra. Mamy latarkę oczywiście, na samym początku mi się udało ją znaleźć, także wielki luzik z tym. Metal, kolejny metal. Czemu? Czemu by go nie brać? A może spróbujmy, może by się, skoro mamy tak teraz wydajne te wyspy, weźmy ten metal i coś popróbujemy, może coś zbudujemy teraz fajniejszego z tym metalem. Nie obiecuję, zobaczymy ile uda nam się go znaleźć w kolejnych odcinkach. Ja pierdzielę, widzę, że tu z pustymi rękoma nie wracam. Kolejna plandeka, ale to jej nie bierzemy teraz, w razie coś będę pamiętał, że jest na tej wyspie. Tam już kolejne wyspy, jak widzicie, się rozciągają na naszym archipelagu. Patyki do bólu, wszystkiego, co sobie natura wymarzyła. Dobra, tutaj nic nie bierzemy. O, mamy czwartą. Mamy już jeden stag, jakby to można było. O, panie, kto tu dzwoni? Nie wiem. Lecę jeszcze tutaj na szybko sobie. Zrobimy. A nie wiem, czy to nie od Buki dzwonią. Ale to mieli do Mikiego dzwonić. To zaraz później się zobaczy, najwyżej krótkie cięcie. Nic ciekawego nie znalazłem tutaj bynajmniej. Więc spadamy sobie zaraz na kolejną wyspę. Tak wiecie, na szybkie jakieś obrządki. Daj mi tylko jeszcze jednego kokosa sobie wywalę, bo niestety no lipa jest właśnie z tym, że no te kokosy dają tylko nam praktycznie jeden do picia. Ale dobra, jesteśmy już napojeni na maksa. Co byśmy mogli tutaj pozbierać? Kurczę, naprawdę. Dobra, weźmy te patyki. Zawsze i dobre cztery patyki. Mówię wam. O, kamerka mi niestety padła. Nawet nie wiem ile mniej więcej minut. Także zaraz sobie najwyżej troszkę lekko krótszy odcinek, akurat dowiem się od was właśnie co mam robić, czy mam właśnie grać poza odcinkami, czy chcecie właśnie sobie wszystko bardzo fajnie pooglądać. Jeszcze tutaj teraz polecimy sobie na lewą stronę wyspy. Jak nic ciekawego tutaj nie znajdziemy, to już sobie odpuścimy. Widzę kolejną stal. Blachę, może to powiedzmy tak, bo Rage, nie wiem nawet co to jest. Czekajcie. A nie, to kamień, ja już myślałem, że to jakiś domek jest imigrantów, którzy przechadzali się przez moje wyspy. Bo stal, stal jest, ale to jest ta, wiecie, taka no stal, bo stal. Ta wyglądająca jak stal. Nawet ma w sobie stal. Także ją będziemy nazywać stalą, a to będziemy nazywać blachą. O kurwa. No już tak, wiecie, aż tak zwolniłem krok, ja mówię, co to jest, nie? To nic ciekawego. Po prostu kolejna blacha. Ej, wy nie uciekajcie, chłopaki. Myk. 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 Panie krabie, mógłbym pana prosić? O, widzę, że pan nawet wracał. Jedzonko. Dobra, dwie sobie oprzyrządziłem. Pyk, pyk, pyk. Kurwa, przecież ja ich nie jem. On żyje. Jeszcze jednego obucha w łeb. Ja wiem, że ty zwymiotowałeś. Ja nie chciałem go jeść, naprawdę, uwierzcie. No szkur. Przecież był przyrządzony. Ale żebym zwymiotował. Cichu. Będzie niedobrze, jadziemy po witaminki. Dobra. Co, zjemy? O, tutaj jeszcze sobie możemy pozbierać kurę. A koguta? Koguta gdzieś widziałem. Kogut. Cipki, 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 cipki. Gdzie są cipki, cipki, cipki? O, tu widziałem. A nie, to też kura. Dobra, drugą kurę zjedliśmy.
Będzie dobry losu. Dobra, lecę sobie na łódkę, a ja czekam na wasze komentarze, słyszymy się jeszcze wieczorkiem. Także czekam, piszcie, jak ma właśnie wyglądać ta seria teraz, czy mam wszystko właśnie robić na wizji. Zrobimy sobie trochę dłuższe odcinki, dzisiaj taki krótszy, bo mówię, padła już kamerka, nie ma sensu dłużej nagrywać bez kamerki, a nadładuję sobie ją akurat na Amerykana. Także do wieczorka, trzymajcie się, do kolejnego, cześć!